Łapska. 3 grudnia. Dzień dobry. Jesteście oczywiście na kanale, ale przejdźmy do meritum. Dokładnie 11 dni temu postanowiłem zmienić kompletnie sposób prowadzenia tego akwarium, całkiem niebrzydkiego, które widzimy w tym momencie na ekranie. I wykonać na nim zamach w celu, w sumie sam nie wiem jakim, w celu takim, że moja ciekawość nigdy nie, chyba nie zostanie zaspokojona w takich kwestiach i chciałem zobaczyć różnicę i czy w ogóle będzie to możliwe, żeby to akwarium zaczęło pracować na chamskiej łódzkiej kranówie, odrobinie stuningowanej baj Mokrołapska. Tak. Ktoś słusznie zauważył wcześniej, że ja już z tym kranem coś próbowałem i rzeczywiście zmiękczanie kranu wodą osmotyczną w podobny sposób, jak zrobiłem to teraz, tylko że teraz już jej nie zmiękczałem. Natomiast cały czas próbowałem, jakby zmiękczając tą wodę, cały czas utrzymać stosunki tego szkieletu wapnia, magnezu i potasu. To jakoś nie chciało wychodzić. Wobec czego stwierdziłem, że polecimy na chamskim kranie. Akwarium bardzo szczegółowo wyczyściłem wraz z filtrem i zrobiłem podmianę, właściwie nie podmianę, a transfuzję wody na zupełnie inną. Mianowicie kranową, lekko stuningowaną by myself. I cóż się wydarzyło? No, spodziewałem się, że tu może się stać bardzo wiele różnych rzeczy. Spodziewałem się glonów, spodziewałem się bardziej blokad, spodziewałem się topienia się roślin. Natomiast po tygodniu wygląda to tak. I jak to skomentować? Dlaczego tu się nic nie wywaliło? Znaczy, wywaliła się na pewno biologia w jakimś sensie, bo na pewno ją tym grzebaniem ostro naruszyłem. Natomiast nie wygląda na to, żeby cokolwiek w tym akwarium się zmieniło na gorsze ani na lepsze. Prawie żadna z roślin nie zareagowała topieniem się. Oprócz jednej. Blyksa, japonika. Zaczęła reagować w taki sposób, że te wszystkie liście z wody miękkiej powolutku, sukcesywnie się dezintegrują, topią, gniją i odpadają. W tym samym czasie odrastają już liście z wody twardej, i te liście z wody twardej wydają się być prostsze, grubsze, bardziej zielone, ale to może być zasługa tego, że po prostu podniosłem makro, żeby to po prostu bujnąć troszeczkę. Natomiast no, trawnik się zazielenił. Wynika to, że odrasta, odbija po tym cięciu. I w sumie jestem dosyć zdziwiony i całkiem zadowolony. Zaś po 11 dniach, czyli dzisiaj, akwarium wygląda z kolei tak. I zwróciłbym tutaj uwagę na najbardziej czułą roślinę na blokady wszelkiego rodzaju, jaką jest Ludwigia Mini Super Red. Po tej roślinie spodziewałem się największych cyrków, a okazuje się, że ta roślina nie zareagowała praktycznie w ogóle. Co się zmieniło, to to, że te rośliny jakby przez pierwsze 5 dni praktycznie przyhamowały, dosyć ostro przyhamowały swój wzrost, ale już w 11 dniu widzę, że na ten wzrost nie mogę specjalnie narzekać. No może ten hediotys normalnie w miękkiej wodzie rósł nieco szybciej. Ale tak, no jestem dosyć mocno zdziwiony. Jeżeli chodzi o podmiany, no to po tygodniu poleciała 50% podmiana też na chamską kranówę oraz jakieś 2 godziny temu też zrobiłem
50% podmianę. Jak widać, woda, właściwie to z całych minusów, to, że naruszając biologię, no, i czyszcząc filtr, ten paradoks czyszczenia filtra, że im czystszy filtr, tym brudniejsza woda, niestety. To się chyba zdaje powtarzać często, ale wróciły mi zakwity pierwotniaków i no, w sumie na razie nic z tym nie robię. Czekam, aż się to jakoś tak biologicznie poprawi. Muszę tutaj przyznać jeszcze, że jeszcze za wody miękkiej użyłem takiego środka na klarowanie wody z zooleka, który się nazywa AquaClar. I powiem tak, jeżeli ktokolwiek usłyszy na kanale moim, że taki środek został użyty, jeżeli ktokolwiek uzna, że warto tego spróbować, to apeluję, wyłówcie ryby z tych akwariów. Ewentualnie robicie to na swoją własną odpowiedzialność, dlatego że ja wolę nie wiedzieć, co tam jest. To rzeczywiście klaruje wodę malinowo, ale nawet ślimak Ampularia nauczył się mówić po polsku, przypłynął do krawędzi i wołał o pomoc. Czego oni nam użyli w tym? No, wydaje mi się, że to tam może właśnie znajdować się ta zła, w cudzysłowie, chemia, o której tak dużo się mówi. W odróżnieniu od zwykłych nawozów, które aż taką strasznie złą chemią nie są. Tyle by było update'u na temat mordowania tropiska, który nie chce się dać zamordować. Zapomniałem o jednym. Jako, że tutaj KH tej wody to jest, no, nie mam testu, ale na bank grubo powyżej 5, powyżej 6 na pewno. Wsadziłem tutaj jedną szczepkę toniny fluviatilis. No, grupa tonin, rośliny, o których się mówi wszemi wobec, że te rośliny nie rosną powyżej KH2, a najlepiej rosną w KH0. I tutaj sobie tak od dobrych 8 dni patrzę na tą roślinę. Wrzuciłem ją tu po to, żeby zobaczyć, jak umiera w zbyt wysokim KH. No i jakoś jest to dla mnie dziwne, ale no, pewnie wykituje, pewnie będzie tak wolno rosła, że pójdzie w diabły, ale no, na razie jakoś nie widzę po tym, żeby ona umierała, a wręcz widzę jakiś taki minimalny wzrost. No i tyle by było całego update'u. Przypominając, parametry zmieniły się z GH6 na GH13. Natomiast dlaczego się to nie wywaliło, tak do końca jednoznacznej odpowiedzi też nie jestem w stanie udzielić. Natomiast najprawdopodobniej się to nie wywaliło, dlatego że co prawda wzrosły bardzo wartości pewne, to proporcje tego szkieletu wapń, magnez, potas się nie zmieniły, mimo tego, że potas w tym akwarium jest czterokrotnie wyższy w tej chwili niż był poprzednio, wapń jest prawie trzykrotnie wyższy niż był poprzednio. Magnez jest prawie trzykrotnie wyższy niż był poprzednio. Więc do takiej konkluzji jednej to zmierza, że diabeł tkwi nie tyle w ilościach, co w proporcjach. A w dużym, może ja to po prostu skomentuję milczeniem. Ale z dużego ostatnio jestem dosyć mocno niezadowolony. Mokre łapska. Dobranoc.